Dobry. Jeszcze w dół. Jeszcze w dół. Tak jak do operacji brzucha, proszę ustawić. Pacjent po zderzeniu z łosiem jechał motocyklem. Bardzo duży, rozległy uraz splotu ramiennego z wyrwaniem korzeni. Nie ma się co pieścić. Jedziemy. Proszę nóż. Ciemność, widzę ciemność. Żeby pacjentowi pomóc i móc uruchomić przynajmniej część ręki, zrobiliśmy transfer mięśnia piersiowego większego w miejsce bicepsa. Teraz pacjent, myśląc o napinaniu mięśnia piersiowego, będzie zginał rękę. Powstanie taka żywa, funkcjonalna proteza. I on będzie miał tak to zrobione, że jak będzie prostował rękę, to ręka się będzie otwierać. Jak będzie ją zginał, będzie się zamykać. Dla tego pacjenta operacja przeprowadzana przez doktora Domanasiewicza to ostatnia szansa na choć częściową sprawność rąk. Wybitny chirurg znany jest z nowatorskich operacji i odwagi. Miesiąc temu, jako pierwszy na świecie, wraz ze swoim zespołem przeszczepił rękę mężczyźnie, który urodził się bez dłoni. Do tej pory lekarze uważali taki zabieg za niemożliwy i pozbawiony sensu, bo ich zdaniem pacjent nie będzie umiał używać przyszytej kończyny. O przełomowej operacji mówił cały świat. Ja głęboko wierzyłem, że to ma sens i cały mój zespół w to wierzył. Kiedy myśmy go wybudzili, ja poruszyłem jego palcami, żeby wysłać z jego tych własnych mięśni, które nigdy nie zginały palców, nigdy palców nie prostowały. Żeby do tych mięśni wysłać sygnał. On na to patrzył. Sygnał poleciał do mózgu, także on już identyfikował, gdzie jest ten bodziec. I powiedziałem: Piotrek, zegnij palce. I on je zgiął. No i próbujemy samemu. A to prostujemy, a teraz zginamy, a próbujemy kciukiem solo ruszyć. Tak, bardzo dobrze. Dla mnie największą nagrodą jest jego radość, jego szczęście i to, żeby ten efekt udało się utrwalić, żeby on żył z tą ręką i posługiwał się nią przez wiele, wiele lat. I żeby następne przeszczepy można było zrobić i inni, którzy zaczną, idąc naszym śladem, robić przeszczepy, powiedzieli, to była słuszna droga. Pacjent po przeszczepie to 33-letni Piotr Tchórz. Pod koniec października w telewizji zobaczył apel doktora Domanasiewicza, że szpital szuka chętnych do przeszczepów rąk. Miesiąc po zgłoszeniu się dostał telefon, że jest dla niego kończyna oddawcy. Marzył o tym od dawna. Jak pan się obudził, zobaczył pan swoją nową dłoń, co pan pomyślał? No, że udało się. Tylko wie pani, ja byłem taki skołowany, bo wiadomo, narkoza, operacja, z tego co się dowiedziałem, 13 godzin chyba, dokładnie. No niesamowite. Łzy się pojawiły, radości, na pewno. Co pan chciałby przede wszystkim z nią zrobić? Ja nie wiem, to będzie jakaś zwykła manualna czynność, nie wiem, zjedzenie obiadu sztućcami. Dzięki doktorowi i zespołowi, i całemu zespołowi chirurgów dostałem szansę na drugie życie, na drugie lepsze życie. To są bogowie. Piotrek zdecydował się bardzo szybko i przy podejmowaniu decyzji zbyt wiele się nie zastanawiał. Widać, że przy stole czy w rozmowie gdzieś ta ręka zawsze uciekała do tyłu albo była schowana w rękaw. I to ma taki odruch naturalny, można by powiedzieć. Jest to ratowanie normalnego życia, powiedzmy sobie uczciwie, normalnego. Choć Adam Domanasiewicz pochodzi z lekarskiej rodziny i z wyróżnieniem ukończył studia medyczne, początkowo nie chciał być lekarzem, tylko wynalazcą zajmującym się ochroną środowiska. Mocnośmy go z żoną, która jest też lekarzem, namawiali na medycynę. Poszedł na Politechnikę. Zawsze był przekorny. Po roku na szczęście zmienił zdanie. Pamiętam, kiedyś ostrzykł się na panka. No nie mogłem tego wytrzymać. Wystrzykł sobie tego, taki, zostawił jakiś taki środku, kogut taki z włosów, jak kogut taki. Ręce załamywałem. No, wiele razy próbowałem go temperować, ale to jest bezskuteczne. Dzisiaj będziemy ćwiczyli walkę w zwarciu. To są techniki opisane w traktatach średniowiecznych.
dochodziło do sytuacji, że również miecz można było obrócić tu i podciąć przeciwnika w ten sposób przewracając. I lepiej. Uważaj, bo w kupę wali. Adam Domanasiewicz ma wiele pasji. Uwielbia nurkowanie i wspinaczki wysokogórskie. Jest też członkiem Trzebnickiego Stowarzyszenia Jazdy Historycznej. Ponieważ z pochodzenia jest Ormianinem, 6 lat temu stworzył drużynę ormiańską i wraz z nią bierze udział w inscenizacjach bitwy pod Grunwaldem. Człowiek tej miary na pewno jest wyrazisty, ale przede wszystkim jest to bardzo ciepły i życzliwy człowiek. Jeżeli chodzi o prywatne relacje, to jest facet, który ma serce na dłoni. Nie podkładaj, ja cię pociągam. Otwieram to, ale mogę tu pociągnąć. Kiedy? Rzeczywiście. O kurde, przepraszam. Jest pierwsza krew. Jest. Dobra, trzeba opatrzyć kolego. Dziękuję. Czy pana pasje to jest odskocznia od tego życia zawodowego pełnego napięcia? Myślę, że gdybym nie został chirurgiem, to byłbym albo himalaistą, o ile oczywiście bym dożył, prawda? Albo jakimś ekstremalnym nurkiem, czy speleologiem. Bo wśród wszystkie te pasje, które rzeczywiście mnie pociągają, zawsze związane są z jakąś dawką adrenaliny. To powoduje, że wielu ludzi poczytuje mnie za takiego po prostu lekko wariata na pograniczu, powiedzmy, jakiejś psychopatii, prawda? A powiedział ktoś kiedyś panu, czy jest pan psychopatą? Tak, zdarzało mi się. Po 2 dobach od operacji dr Domanasiewicz odwiedza pacjenta, któremu zastąpił biceps mięśniem piersiowym. Dobry. Witam. Idealnie się goi. Wszystko dobrze. Niech pan myśli o tym mięśniu, proszę pana. Tak, żeśmy... Pamięta pan? Prosiłem, żeby pan się... No. Chodzi? Chodzi. Od tej strony najlepiej. Bingo. Ma nosa. Ma chirurgicznego nosa i czasem, jak opowiada o swoich przypadkach, pacjentów, u których postawił rozpoznanie, ja jestem zaskoczona, że taka choroba istnieje, a on ją rozpoznał. Także dla mnie to jest geniusz. Doktor Adam Domanasiewicz to specjalista chirurgii ręki, medycyny ratunkowej i hiperbarycznej. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia medyczne, brał także udział w misjach w Sierra Leone. Ma na koncie pionierskie zabiegi, między innymi pierwszy jednoczesny przeszczep obu kończyn rannemu żołnierzowi. Operowaliśmy go sobotę, niedzielę. I w poniedziałek zapada decyzja o tym, żeby jedną z rąk amputować. No ale no, nie wyobrażałem sobie, że polegniemy. Wtedy rzeczywiście się bałem, ale bałem się właśnie tej porażki. Chodziłem tylko między dyżurką a salą operacyjną i reoperacja, i reoperacja. Halo? Gdzie jest nasz pan Piotr? Już jest w komorze? W tej chwili idziemy do komory hiperbarycznej. Pacjent przebywa tam w atmosferze wysokiego stężenia tlenu, żeby przyspieszyć gojenie tkanek. A jak się czujesz? Piotruś, państwo pytają, jak się czujesz? Widać ewidentnie, że zszedł nam obrzęk z ręki. Widzę, że nawet w komorze ćwiczy palce. Zdeterminowany. Ruszamy około 1000 razy na godzinę palcami, więc to trzeba kontynuować. Doktor Domanasiewicz pracuje we wrocławskim szpitalu od 1,5 roku. Wcześniej przez 25 lat rozsławiał placówkę w Trzebnicy. Mimo wielu sukcesów nagle został zwolniony przez nowego dyrektora. Powodem miała być szarpanina z pacjentem. Zdaniem doktora był to jednak pretekst, a chodziło o to, że głośno sprzeciwiał się restrukturyzacji szpitala. W posiadaniu dyrekcji było, w postępowaniu wyjaśniającym były zeznania świadków bezpośrednich tego zdarzenia. Mimo to dyrekcja podjęła zupełnie inną decyzję, wbrew zupełnie faktom. Zostałem po prostu jawnie zaatakowany. A to, że ja się przed tym atakiem broniłem, to żaden kodeks nie mówi, że lekarz ma się dać sponiewierać, zbić i tak dalej, i tak dalej.
chciałbym na jedno pytanie tutaj pani? Której pani? Pani tutaj, tylko ja. Przecież pani interesuje, że wszystko pani już powiedziała, nie? Właśnie nie jest wszystko miasto, ponieważ rozmawiałam teraz z rodzicą i powiedzieli, że u nas nie ma możliwości, żeby takie zeskrobanie zrobić. To musi być jakaś aparatura. Jaka aparatura? Cążki takie do kości normalnie, no. To pani ma chodzić chirurgom, tłumaczyć co, jakie narzędzia oni mają, umiesz? No na miłość boską, no. To Hipokrates takie zabiegi już robił. Takie narzędzia są w muzeach greckich starodawnych. Pan jest osobą z niezwykle silnym charakterem, nawet czasem despotą. Wcale nie jestem człowiekiem, który nie idzie na kompromisy. Ja tylko rzadko idę na kompromisy, staram się tego unikać. Ja po prostu jestem gotów bardzo dużo zrobić i poświęcić dlatego, żeby tego człowieka wyleczyć, żeby odnieść zwycięstwo. Także własnego, prywatnego czasu. Niektórzy nazywali mnie właśnie doktorem House'em, jak ten serial się pojawił, bo no, tak byłem skoncentrowany na rozwiązaniu problemu, że jakby inne rzeczy poboczne zdecydowanie mnie mniej interesowały. Ale ja nie chciałbym być do końca takim jak doktor House. Chciałbym być właśnie postrzegany jako człowiek miły, ciepły, ale się to po prostu nie zawsze udaje. Patrzę na swoje ręce, to ja mam ręce normalnie robotnika, jakiegoś rolnego. No. Mimo, że one są myte, to zobacz, bo wczoraj smar od zbroi. Kosmos. Nikt by nie powiedział, że to są ręce chirurga. Czy czasem zaskakuje czymś? Mnie zaskoczył muzyką z westernów, bo prowadziliśmy 9 godzin. Natomiast faktycznie kapitalnie się przy tym operuje. Czy ma czasem takie rzeczy, które zaskakują was? Pewnie. Całą gamę, także on jest bardzo ciekawym człowiekiem. Jakby nie działa półśrodkami, zawsze we wszystkim na zrobi maksa. A maksa. Bardziej by pasowało nie doktor House, tylko doktor Frankenstein. Czy tam w tle jest jakaś muzyka? Mhm. A można ją puścić tak, żeby ją było słychać? Ja jestem dość silną osobowością i mam charakter wojownika. Widząc młodych ludzi, którzy mnie będą gonić, oczywiście też będę starał się nadal rozwijać. Bo jeżeli się nie będę rozwijał, to mnie przegonią. A tego bym, znowu moje ego by nie zniosło. Więc ciągle mam kolejne plany w głowie.